Didu, didu, didu. Gracjan Ostocki, fakty, czyli co u mnie słychać. Didu, didu, didu. Cześć, tu mówi Gracjan Ostocki. Zapraszam was na czwartą część faktów. A dzisiaj w faktach powiem o różnych rzeczach, które się ostatnio w moim życiu wydarzyły. Były święta, był Sylwester. Fajnie było, wszystko się już skończyło, zaczął się 2009 rok i bardzo fajnie. Mam nadzieję, że w tym roku nowym, 2009, dużo różnych rzeczy się wydarzy i również w mojej pracy artystycznej również dużo różnych rzeczy nowych zrobię. A teraz powiem, co było, co się wydarzyło. Tak jak wszyscy wiecie, mam swojego menadżera. No i mój menadżer planuje robić mi jakieś koncerty, jakieś imprezy załatwiać. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Na razie dużo jest planów, piękne plany, ale zobaczymy, co z nich wyjdzie. A tak poza tym, to na razie był Sylwester, były święta, więc nie za bardzo taki okres na jakieś urządzanie koncertów, więc na razie nie miałem za dużo koncertów. I mam nadzieję, że teraz w styczniu, lutym właśnie coś w tej sprawie nowego się ukaże, pokaże. A tu jest moja gitara i zaraz zobaczę, czy coś uda mi się na niej zagrać. Tak jak mówię, nie jestem muzykiem. Moje szalone życie mam i na uciechę wszystkim dam. Kilka filmów, kilka zdjęć, byście uśmiechnęli się i już życia swego czuję sens. La 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 la. Opalam się i kąpię na golasa i mam ciuchy jak ta la la. Śpiewam, skaczę, śmieję się, bo chcę być dzieckiem, szczęście mieć. Spodenki króciutkie, skarpetki w paseczki, koszulka we wzorki, a na nogach sandały, tak aby mnie wszystkie moje fany kochały. Moje szalone życie mam i na uciechę wszystkim dam. Kilka filmów, kilka zdjęć, byście uśmiechnęli się i życia swego czuję sens. La 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 la. A więc to jest gra na gitarze. A tak poza tym to w gazecie ma ukazać się o mnie artykuł, dokładnie na naszej klasie i na mojej stronie internetowej. Podam dokładnie szczegóły, kiedy się ukaże i w jakiej gazecie dokładnie. Będzie to artykuł o mnie z takim wywiadem na mój temat. Również buduję teraz cały czas swoją stronę internetową. Właśnie, jeśli chodzi o moją stronę internetową, to moja strona internetowa jest już coraz w lepszym stanie, ale oczywiście nie jest to tak, że da się ją zbudować w ciągu na przykład tygodnia, dwóch tygodni. To jest sprawa około ponad miesiąca, ale moja strona internetowa nowa to jest właśnie moja osobista strona, przeze mnie osobiście robiona. To jest strona, podaję teraz adres, www.gracjanrostocki.republika.pl i tam tą stronę internetową robię. Natomiast będzie ona dostępna również pod innymi adresami i wszystkich zapraszam na tą swoją stronę internetową. A teraz jeśli chodzi o inne sprawy, poza grą na gitarze, poza jeszcze kilkoma innymi sprawami, to jest taka sprawa, że prowadzę stacyjkę.net i właśnie na tym radiu stacyjka.net kilka osób mnie prosiło o to, żebym wystąpił w Rejtuskach.
No to właśnie na życzenie tych osób, właśnie teraz w tym odcinku Faktów numer 4 występuję właśnie w Rajtuskach. Może jeszcze wystąpię w tych Rajtuskach w jakichś innych teledyskach moich, bo po prostu uważam, że też są fajne Rajtuzy, Rajtuski też są bardzo fajne. Można by było nawet zaśpiewać taką piosenkę. Rajtuski, Rajtuski, Rajtuski fajne są. Rajtuski, Rajtuski, Rajtuski fajne są. Rajtuski, 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 Rajtuski fajne są. Rajtuski, Rajtuski, Rajtuski fajne są. A jeśli chodzi o jeszcze o moje sprawy artystyczne, to zamierzam właśnie teraz malować obrazy. Kilka właśnie mam już zaczętych obrazów, niedokończonych, także zamierzam dokończyć malowanie obrazów, kilka sztuk, tak więc, że za pewien czas na pewno je wystawię do prezentacji na mojej stronie internetowej. Również zapraszam do słuchania stacyjka.net, radio internetowe stacyjka.net. Wszystkim polecam i wszystkich zapraszam do słuchania tego radia internetowego. Jestem zawsze w soboty od godziny 20 i w środy od godziny 20. No i mam dobrą wiadomość, redaktor naczelny Radia Olsztyn wybrał mi kilka piosenek, które będą grane w Radiu Olsztyn, także jak ktoś może odbierać Radio Olsztyn i ma taką możliwość, to zapraszam do słuchania Radia Olsztyn. Tam kilka razy w ciągu dnia będą grane moje piosenki, między innymi wybrane zostały Świat, jeszcze wybrana została Pukam do Ciebie i jeszcze kilka innych piosenek zostało wybranych, także zapraszam do słuchania Radia Olsztyn. A jeśli chodzi o takie dowcipy, kawały, to właśnie niedawno ktoś mi zrobił kawał z Radiem Z, podał się, że jest z Radia Z i po prostu przedstawił się, że jest redaktorem z Radia Z i chciał przeprowadzić ze mną wywiad. Ja się na ten wywiad zgodziłem, więc przeprowadził ze mną wywiad. Jeszcze specjalnie dla niego napisałem piosenkę Radio Z. I teraz to radio, ta piosenka Radio Z jest dostępna w internecie, tyle pozostało po tym kawale. Natomiast no, wywiadu tego raczej chyba nikt nigdy nie usłyszy i no niestety Radio Z mnie nie zaprosiło. Raz, dwa, trzy, ba, 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 ba. Na razie, cześć, papa. Didu, didu, didu. Koniec. Produkcja Gracjan Ostrocki. Didu, didu, didu. Cześć, na razie, cześć, papa. Pa.